No i oczywiście żonka skończyła teraz przede mną, także już gotowe. Króliczki zrobione. Teraz trzeba tylko ramkę im zrobić fajną. No i oczywiście wpiąć do środka i zawiesić. Ale mój obraz jest dużo większy, także ja jeszcze mi trochę zajmie, zanim skończę. A ten był mniejszy, także już jest zrobiony. Króliczki gotowe. Królicza rodzina. I kolejny obrazek do kolekcji gotowy. Tym razem żona wyszyła mu humorki. Ja jeszcze dalej z tym dużym pracuję. Jeszcze mi się go nie udało skończyć, ale ona już w międzyczasie zrobiła taki mały. Także za chwilkę będę też do niego robić ramkę i go ładnie zawiesić. I kolejne dzieło żonki. Tym razem zrobiła chyba prawdziwki. To są, jak się dobrze orientuje, czy borowiki może bardziej. Ciężko stwierdzić. W każdym razie tym razem zrobiła takie grzybki. To też jest malutki, 15 na 15. To jej w miarę szybko poszło. Chyba 3 dni jej chyba zajęło i już gotowy. Także kolejna ramka. Oczywiście z tyłu też ładnie zrobione. A ja już prawie kończę mojego dużego. No i moi drodzy, w końcu się udało. Mój największy obraz, jaki kiedykolwiek robiłem, udało się, skończyłem. No naprawdę czasu mi to trochę zajęło, ale wyszedł wyśmienicie według mnie. Naprawdę fajnie wyszedł, fajnie się to prezentuje. Zaraz będę robić ramkę na niego, to wam jeszcze pokażę, jak będzie wstawiony w ramkę. Jak będzie wyglądać. O, naprawdę prezentuje się to ładnie. Jest naprawdę, to jest duży obraz. Takiego dużego nigdy nie robiłem. Pierwszy raz w życiu taki duży obraz. Ale jest moc. Wygląda cudnie. No i ramka gotowa. Tak wygląda obraz. Gotowy. W ramce. Można zawieszać. Także naprawdę super wyszedł. Bardzo mi się spodobał ten motyw i naprawdę fajnie to wygląda tutaj stąd. Sama kamera tego tak nie oddaje, bo naprawdę jest duży. Także no, ramka też wyszła super, także piękny obraz. Czas go zawiesić. I w końcu udało mi się zrobić ramki. Teraz trzeba je tylko powiesić. To są te muchomorki żony. Tu są te podgrzybki czy borowiki. Dokładnie. Tu w międzyczasie zrobiłem taki mały obrazek, taki pejzaż zimowy i udało mi się jeszcze zrobić też taki malutki 15 na 15. To jest taki, można powiedzieć, holenderski młyn. Także 4 kolejne obrazki gotowe do kolekcji. Można wziąć i zawiesić. Także no, warsztat też się na coś przydaje, jak widać, ponieważ mam w końcu miejsce, gdzie jest to równo, gdzie nie muszę kombinować, żeby po prostu takie rzeczy robić, tylko po prostu tutaj mam porządnie, tak jak ma być, bo wcześniej to było takie troszeczkę kombinowanie, tu na czymś położyć, tu na książce, tu na tym, żeby to przewiercić, bo po prostu nie było gdzie, ale teraz już jest fajnie. I od razu ramki lepiej wychodzą, bo wychodzą bardziej równo, bo leży to stabilnie i mi się nie rusza przynajmniej. No, także takie kolejne dzieła, gotowe do zawieszenia na ścianie. Także czas je zawiesić. I w międzyczasie udało mi się zrobić kolejny obraz. Tym razem anioł stróż na kładce z dwoma dziećmi, które pilnuje. Także obraz już gotowy. Ramka zrobiona. Dziurka zrobiona. I można śrubką go zawiesić. Także kolejny obraz do kolekcji gotowy. Akurat mam fajne miejsce przy łóżku na niego. Także tam teraz trafi. Także no. Akurat motyw mi się spodobał. Więc i taki też zrobiłem. Bo jest naprawdę fajny i pasuje tutaj też idealnie do naszego domu. I kolejny obraz gotowy. Tym razem jest to malutki obrazek, 18x24. Taki domek z takim pięknym wiatrakiem holenderskim, który tym razem ja wyszyłem. Zostało tylko do niego zrobić teraz ramkę i zawiesić w kolejne miejsce,
ponieważ jeszcze troszeczkę miejsca jest, żeby tu i tam jeszcze coś powiesić. Także po prostu działamy dalej. Następne obrazki zobaczycie troszeczkę w innym formacie, bo mam w planach to troszeczkę inaczej nagrywać, a mianowicie kolor po kolorze, krótkie ujęcia, jak takie coś powstaje. Także tyle na dziś, trzymajcie się, hej!